Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pan z wami. W drugą niedzielę po Narodzeniu Pańskim gromadzimy się wokół ołtarza, aby dziękować za słowo, które posłał do nas dobry Ojciec, za naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Kolekta z dzisiejszej niedzieli będzie przeznaczona na potrzeby naszego seminarium duchownego, za złożoną ofiarę serdeczne Bóg zapłać. Przez świętą sprawujemy, prosząc o dar życia wiecznego, pełnię Bożego Królestwa dla zmarłego Stanisława Matusznego, msza święta ofiarowana od pracowników tartaku. Ksiądz Prado prawią mszę świętą dla zmarłych rodziców Antoniego i Marię Juroszek. Wieczny odpoczynek raczy im dać Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Dobremu Bogu polecamy zmarłych Adama i Michała Juroszek, Pawła Jadwigę Michała, Zuzannę i Jana Karatych, sąsiadów, kapłanów, dusze w czyściu cierpiące. Prosimy o dary Ducha Świętego dla dzieci i wnuczki, opatrzność Bożą nad domem, za zmarłego ojca Stanisława, teścia Mieczysława, dziadków, urbaczka i skórzok, zmarłych z rodziny, sąsiadów i przyjaciół. Do miłosierdzia Bożego za zmarłych Leszka Urbaczkę, rodziców Tadeusza i Irenę Urbaczka, dziadków Annę i Franciszka Urbaczka, Katarzynę Masiarz, Józefa Rusnarczyk, za zmarłego ojca Antoniego Bury, teścia Jana Rogalę, chrzestnych Pawła i Marię, dziadków zmarłych z rodziny Kawulów, z podziękowaniem za otrzymane łaski, intencji Panu Bogu wiadomej, o łaskę uzdrowienia za wstępstwem świętego ojca Szarbela, dla naszych chorych, cierpiących parafian oraz pewnych intencjach, także za tych, którzy prosili nas o modlitwę. Byśmy mogli godnie we mszy świętej uczestniczyć, najpierw złóżmy szczery żal za nasze grzechy. Zmiłuj się nad nami, Panie. Pokaż nam, Panie, miłosierdzie swoje. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię, dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, święty. Chwała Boga Ojca. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, Ty oświecasz wszystkich ludzi, którzy w Ciebie wierzą. Napełnij cały świat Twoją chwałą. I ukaż się wszystkim narodom w blasku Twojej prawdy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Pierwsze czytanie
Mądrość Boża mieszka w Jego ludzie. Czytanie z Księgi Syracydesa. Mądrość wychwala sama siebie, chlubi się pośród swego ludu. Otwiera swe usta na zgromadzeniu Najwyższego i ukazuje się dumnie przed Jego potęgą. Wtedy przykazał mi Stwórca Wszelkiego, Ten, co mnie stworzył, wyznaczył mi mieszkanie i rzekł. W Jakubie rozbij namiot i w Izraelu obejmij dziedzictwo. Przed wiekami, na samym początku mnie stworzył i już nigdy istnieć nie przestanę. W świętym przybytku, w Jego obecności, zaczęłam pełnić świętą służbę i przez to na Syjonie mocno stanęłam. Podobnie w mieście umiłowanym dał mi odpoczynek, w Jeruzalem jest moja władza. Zapuściłam korzenie w sławnym narodzie, w posiadłości Pana, w Jego dziedzictwie. Oto Słowo Boże. Przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, według postanowień swej woli, ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w umiłowanym. Przeto i ja, usłyszawszy o waszej wierze w Pana Jezusa i o miłości względem wszystkich świętych, nie zaprzestaję dziękczynienia, wspominając was w modlitwach. Proszę w nich, aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznawaniu Jego samego. Niech da wam światłe oczy serca, tak byście wiedzieli, czym jest nadzieja waszego powołania, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych. Oto Słowo Boże. Alleluja, 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 alleluja. Chrystus został ogłoszony narodom, znalazł miarę w świecie, Jemu
Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci, i ciemność jej nie ogarnęła. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi. Tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy ani w krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Oto Słowo Pańskie. Dzisiaj było takie nietypowe czytanie Ewangelii, bo nie było opowieści na przykład o pastuszkach. Słyszeliśmy coś o pastuszkach dzisiaj? Nie, dzisiaj nie było o pastuszkach. O aniołach coś ktoś słyszał dzisiaj? Też nie. A może o królach ktoś coś słyszał dzisiaj? Też nie. A o czym coś słyszeli? O Słowie. Tak, najczęstszym słowem w dniu dzisiejszym to było Słowo. A ja jestem ciekaw, czy pamiętacie, jak się odpowiada. A Słowo stało się ciałem. A teraz to postaramy się tak razem już powiedzieć. Ci, którzy nie wiedzieli, to teraz już wiedzą, prawda? Uwaga. A Słowo stało się ciałem. No właśnie. O jakim to Słowie jest mowa? Słowie Bożym, tak? Właśnie ja dzisiaj wziąłem ze sobą Księgę Pisma Świętego. Taką szczególną księgę i mam nadzieję, że w każdym domu taka księga jest, prawda? Jest? Znaleźliśmy? A może w niektórych domach mają nawet specjalne miejsce, specjalnie przygotowane. Dlaczego? Bo w tym Słowie mówi sam Bóg mówi w tym Słowie, tak jest. Zawsze, kiedy czyta się Pismo Święte, mówi do nas Bóg. Właśnie. A więc zawsze, kiedy czytamy Słowo Boże, mamy okazję na spotkanie z samym Bogiem, który nawet do nas mówi. Myśmy się przyzwyczaili, że na modlitwie to kto mówi? Na modlitwie najczęściej mówię, ja mówię, jak ja się modlę, to ja mówię, prawda? Tak się przyzwyczailiśmy, tak? Że jak ja się modlę, to ja mówię paciorek, prawda? Mówię Ojcze Nasz, mówię Zdrowaś Mario. Może ktoś modli się własnymi słowami. Może zwróci się też do anioła stróża, Aniele Boże, stróżu mój, tak? A więc ja mówię. A tymczasem modlitwa ma być się z mową. I zawsze do nas sam Bóg może przemawiać? Tak, i na pewno tym najlepszym sposobem przemawiania jest właśnie Słowo Boże. Dlatego właśnie ta księga musi mieć honorowe miejsce w naszym domu. I moi drodzy, jeszcze bardzo ważna rzecz, która nam dzisiaj z tej Ewangelii wypływa. Że Pan Jezus wręcz jest utożsamiony ze Słowem Bożym. Czyli Pan Jezus sam jest Słowem Bożym. Rozumiemy to? To jest ciężko zrozumieć. Ja tego też nie rozumiem. Więc jeśli wy mi powiecie, że nie rozumiecie, to ja się wam naprawdę nie dziwię. A więc, ale Pan Jezus jest Słowem Bożym. Trzeba nam to przyjąć na wiarę. Uwierzyć w to. Czyli jak jest głoszone Słowo Boże, to sam Pan Jezus jest pośród nas.
I skoro Pan Jezus nam dzisiaj, święty Jan nam dzisiaj podpowiada takie no dość trudne zdanie, no bo jak to zrozumieć, ale jak się okazuje, doskonale je znamy. Słowo stało się ciałem. Tak jest. Co to znaczy, że słowo stało się ciałem? Czyli właśnie Pan Jezus przyjął ciało siebie, czyli stał się człowiekiem. A więc, moi drodzy, ja mam dzisiaj taką propozycję. Mamy tutaj w żłóbku figurkę Pana Jezusa. A jakbyśmy tę figurkę zamienili na Pismo Święte, czy byłoby to to samo? No tak, bo to jest Pan Jezus. Zgadza się? Tak nam święty Jan mówi? Że Słowo stało się ciałem. Pan Jezus utożsamił się ze Słowem. Jest Słowem. A więc jakbyśmy zamienili, może ja dzisiaj nie będę zamieniał, ale położę tutaj to Pismo Święte, żeby nam przypominało, tu jest Pan Jezus i zawsze możemy tu Pana Jezusa spotkać. Będzie nam dzisiaj przypominało, ktokolwiek tutaj spojrzy, będzie widział, że Pan Jezus jest obecny w Słowie Bożym. I to, a więc Słowo stało się ciałem, czyli Jezus stał się człowiekiem, Słowo stało się ciałem i... Czyli Pan Jezus mieszka tu pośród nas. Mieszka w naszych domach? Jest Pismo Święte? Mieszka pośród nas? Dokładnie, mieszka pośród nas. Jak czytamy Słowo Boże, to jeszcze bardziej mieszka pośród nas, prawda? A więc nie tylko, że stał się człowiekiem, ale mieszka pośród nas. Moi drodzy, dzisiaj bardzo ważne jest to przesłanie i myślę, że dorośli dzisiaj też z tego bardzo mocno mają okazję skorzystać, żeby przypomnieć sobie, że w Słowie Bożym jest żywy Pan Jezus. Tutaj w Kościele zawsze nam o żywej obecności przypomina tabernakulum, a w czasie przyświętej to, co się dzieje na ołtarzu, ale w domu nie mamy tabernakulum. Ma ktoś tabernakulum w domu? Albo ołtarz? A, siostra ma, tak, siostry mają ołtarz i tabernakulum, bo tam mieszka Pan Jezus, dzieci, które przychodzą do przedszkola, mogą też przyjść do Pana Jezusa tak bardzo blisko. Ale tak w domach nie mamy tabernakulum, ja też nie mam. Ale mamy Słowo Boże, mamy Pismo Święte, to jest właśnie nasze tabernakulum w domu. Możemy przy tym Piśmie Świętym się spotkać z Panem Jezusem. I do tego Was dzisiaj chciałbym zachęcić, żeby dzisiaj każdy spotkał się z Panem Jezusem w Słowie Bożym. A więc możemy przyjść do domu, jeśli nie ma Słowa Bożego wyciągniętego, jeśli nie ma Pisma Świętego, zapytać rodziców, a gdzie jest nasze Pismo Święte? I przy tym Piśmie Świętym dzisiaj się pomodlić, dobrze? Możemy tak dzisiaj zrobić? Pomodlić się dzisiaj przy Słowie Bożym, przy Piśmie Świętym, bo Pan Jezus chce mieszkać między nami. Bo Słowo stało się ciałem. Ja mam nadzieję, że po dzisiejszym spotkaniu ze Słowem Bożym to będziemy to wręcz krzyczeć z radości. A ja myślę, że już jesteśmy, kto ma zapał, to już potrafi wykrzyczeć, bo a Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. I niech tak będzie. Rodzice też pamiętają? Dorośli wszyscy pamiętają? I młodzież też pamięta? Bo Słowo stało się ciałem, zamieszkało między nami. Pamiętajmy o tym i żyjmy tym spotkaniem z Jezusem, który w żywy sposób z nami rozmawia. Naszą odpowiedzią na usłyszane Słowo Boże będzie wyznanie wiary. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jedynorodzonego, który z Ojca jest rodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało.
On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia wstąpił z nieba, ze sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został męczony i pogrzebany i zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo. I wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwo Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego. Amen. Lud Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroka. Wierzę w jeden święty, powszechny apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów, wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Bóg zamieszkał pośród nas, skierujmy do Niego nasze modlitwy. Niech Kościół Święty, ciesząc się Bożą obecnością, głosi wszystkim narodom ewangeliczne przesłanie o Bogu. Ciebie prosimy. Módlmy się w intencji mszy świętej o radość życia wiecznego, dar Bożego miłosierdzia dla zmarłego Stanisława Matusznego, dla zmarłych rodziców Antoniego i Marii Juroszek. Ciebie prosimy. Módlmy się we wszystkich intencjach zalecanych. Ciebie prosimy. Módlmy się o opiekę aniołów stróżów dla dzieci. Ciebie prosimy. Niech Pan Bóg obdarzy każdego z nas duchem mądrości. Ciebie prosimy. Wszechmogący Boże, ufamy, że wysłuchasz nasze błagania, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Jesus, Lord, in your name.
Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże, uświęć złożone dary przez narodzenie Twojego Syna, który wskazał nam drogę prawdy i obiecał życie wieczne przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami, górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to jest, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, składali dziękczynienie i sprawiedliwe, abyśmy Ciebie wychwalali przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. W Nim zajaśniała tajemnicza wymiana, która nam przyniosła zbawienie. Gdy nieskończony przyjął granice ludzkiej natury, śmiertelny człowiek stał się królem nad wiekami, a mieszkańców ziemi uczynił dziedzicami nieba. Dlatego niebo i ziemia z uwielbieniem śpiewają Tobie pieśń nową i my z wszystkimi zastępami aniołów wysławiamy Ciebie razem z nimi wołając. Święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem. Uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości,
razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Romanem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi, daj nam udział w życiu wiecznym. Zaświęcą Bogu Rodzicę i Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Ojcem Pio, z siostrą Faustyną, Janem Pawłem II i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieku podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Syn Boży stał się człowiekiem, abyśmy mogli stać się dziećmi Bożymi. Dlatego w pełni wdzięczności ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy nasze winowajce. I nie wódź nas na pokuszenie, wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest Królestwo, potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, przy Twoim narodzeniu aniołowie zwiastowali ziemi pokój. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, które żyjesz i królujesz na wieki wieku. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo. Pana Jezusa możemy przyjąć na chórze, z jednej, z drugiej strony pod górem i z przodu kościoła. Osoba za osobą przyjmującą Pana Jezusa przyklęka.
Panie nasz Boże, pokornie Cię prosimy, przez działanie tego sakramentu oczyść nas ze złych skłonności i spełnij nasze godziwe pragnienia przez Chrystusa Pana naszego. Porządek mszy świętych ogłoszenia dusz pasterskich. Jutro o 7:00 msza święta za zmarłą Janinę Kobielusz od Anny Skórzok z mężem z Koniakowa. Dziewczyna w rodzinie Kajzar o Boże błogosławieństwo dla dzieci, wnuków i prawnuków. O 17:00 za zmarłą Helenę Kamieniarz, Zuzannę Łupierzowiec, msza święta od Antoniego Łupierzowiec z rodziną i Heleny Wisztor. We wtorek uroczystość objawienia Pańskiego Trzech Króli. O 7:00 dziękczynna w 19. rocznicę ślubu Haliny i Henryka Jałowiczor o Boże błogosławieństwo dla dzieci za żywych zmarłych członków Apostolstwa Dobrej Śmierci. O 8:30 dziękczynna w 15. rocznicę ślubu Marioli i Andrzeja Sikora. O 10:00 msza święta z udziałem dzieci ze zmarłego ojca Pawła Kobielusz, msza święta od córki z rodziną. O 11:30 ze zmarłych rodziców Kacpra i Hildegardę Adamek. O 16:30 w intencji samorządu gminy Istebna, stowarzyszeń i organizacji społecznych ze zmarłych rodziców Marię i Franciszka Kochut i dwóch braci. Objawienie Pańskie we wtorek, zapraszam dzieci na 10:00, ale potem także po mszy świętej o 16:30 na rodzinne kolędowanie. Nie zapomnijcie we wtorek przyjść dwa razy. Już trzeba to jakoś zaplanować, zwłaszcza logistycznie. Kto was przywiezie i odwiezie. We wtorek po mszy świętej o 16:30. Na mszę o 10:00 przybędą trzej mędrcy, trzej królowie, ale potem pójdziemy w procesji wokół naszego kościoła w orszaku Trzech Króli. Siostry zamówiły 400 koron. No to będzie 400 królów, jak dostaniecie te korony. Tak więc we wtorek nie zapominamy o mszy świętej o 10:00. W środę o 7:00 dziękczynna w 40. urodziny Mariusza o Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski zmarł Martę Sikora, msza święta wnuczkiem od Małgorzaty z rodziną. O 17:00 o Boże błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie Celak, dary Ducha Świętego dla dzieci, zmarłego męża Kazimierza i dziadków Sikora. W czwartek o 7:00 za zmarłych męża Jana, rodziców Annę i Jerzego Jałowiczor, Martę Sikora, od bratowej z rodziną. O 15:30 msza święta szkolna ze zmarłych rodziców i teściów Juroszek, zmarłych rodziców Juroszek i zmarłych z rodziny. Po tej mszy świętej o 15:30 dzieci Maryi mają spotkanie opłatkowe w domu parafianym. W piątek o 7:00 za zmarłego Antoniego Kukuczkę od rodzin Rębisz i Surma z Koniakowa, zmarłą Zuzannę Kochut w 30. dzień po śmierci. O 17:00 ze zmarłą Joannę Karatyk, zmarłą Janinę Kobielusz od rodziny brata Jana Skoniakowa. W sobotę o 7:00 ze zmarłą Annę Waszut w 3. rocznicę śmierci, dziękczynna w 45. rocznicę ślubu Marty i Stanisława Ochojskich o Boże błogosławieństwo i zdrowie. O 17:00 msza święta niedzielna w intencji Magdaleny i Sebastiana Całka o Boże błogosławieństwo i zdrowie zmarłych dziadków Fiedor i Bestwina. Przyszłą niedzielę święto Chrztu Pańskiego. O 7:00 od wędrującego obrazka od Górego, o 8:30 15. rocznicę ślubu Agaty i Grzegorza Dragon o Boże błogosławieństwo dla dzieci, w 50. rocznicę urodzin Henryka Gorzołka o Boże błogosławieństwo dla rodziny, o 10:00 msza święta z udziałem dzieci za żywych zmarłych członków Róży Zuzanny Gazur i ze zmarłych Leszka Urbaczkę, rodziców i dziadków. O 11:30 ze zmarłych rodziców Marię i Jana Kabulow, o 16:30 ze zmarłego męża Antoniego Gazurka w 7. rocznicę śmierci. Do nabycia po mszy świętej źródło. Odwiedziny duszpasterskie dzisiaj od 13:00 ksiądz wikary pójdzie na Kubale i 10 stycznia w sobotę znowu ksiądz wikary od 9:00 na Kulonki tym razem. 11 stycznia w niedzielę zapraszamy na spotkanie pokolędowe ministrantów i ich rodziców o 17:30 do domu parafialnego. Przez kolejne trzy niedziele, 11, 18 i 25 stycznia, będzie działać parafialne Biuro Światowych Dni Młodzieży w
którym można będzie zgłosić gotowość przyjęcia młodzieży ze świata w tygodniu poprzedzającym spotkania w Krakowie w 2016 roku, zapoznać się z ideą, otrzymać informacje o Światowych Dniach Młodzieży. Młodzież będzie zbierała te zapisy chętnych rodzin w pomieszczeniach dawnego ośrodka zdrowia na Probostwie. Na progu Nowego Roku, w Święto Objawienia Pańskiego, zapraszamy na mszę świętą o 16:30 w intencji samorządu gminy Istebna, stowarzyszeń, instytucji i ludzi zaangażowanych społecznie w naszej gminie. Niech nasza modlitwa będzie wyrazem odpowiedzialności za rozwój materialny i duchowy naszej wspólnoty. Prosimy o to dziś szczególnie Boże Dzieciątko. Niech Jego podniesiona ręka samorządowcom i społecznikom błogosławi ich codziennej pracy i aktywności społecznej. Zapraszają samorządowcy gminy Istebna. Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Wraz z Panem Jezusem idziemy do naszych domów. Trzeba dzisiaj uważać, bo nas zakurzyło. Myślałem, że będzie trochę mniej dzieci, ale dzieci są chyba takie odważne i mają dobry transport. To chyba dlatego. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Thank you.
duszą. Pobudzimy, pobudzimy, pobudzimy pasterzy. Pobudzimy pasterzy do rytmu swego stróżu. Jezus, to mi śpiewają, Jezus, to mi śpiewają.